Mariusz, pierwszy mecz rundy wiosennej za nami. Udany początek, zwycięstwo 3-1 przy okazji rewanż za porażkę w rundzie jesiennej w Bolkowie, której doznaliście. Powiedz kilka słów komentarza na temat tego spotkania.
No, myślę, że mecz był bardzo podobny do meczu wiosennego w Wolkowie. Goście dzisiejszego meczu oddali jeden strzał, wpadła bramka, tak samo było w Wolkowie. I tam przegraliśmy 1-0. To jest całe szczęście. Przegraliśmy ten mecz zasłużenie, wydaje mi się 3-1. Duży wymiar drużyny, ambicje, wola walki. Pobiegali i też wejście tu z trzech młodzików z Odmytaszek Kowalskiego pomogło dobrać ten mecz. No właśnie, po przerwie wprowadziłeś na boisko Mateusza Cieślika, Sylwestra Wersockiego i Pawła Pytla. Dwaj pierwsi strzelili gola. Widać, że to nie tylko uzupełnienia, ale nawet wzmocnienia twojego zespołu. No ja myślę, że na pewno jestem pewien 100%, tak, żeby mogli grać od pierwszej minuty do ostatniej i myślę, że Mateusz Sywek by świetnie się spisywali na boisku w tej kategorii wiekowej. Już teraz. Powiedz, przed nami kilkanaście kolejek, strata do lidera kilku punktów, jesteś w stanie ze swoimi chłopakami ją odrobić? Myślisz, że stać was na awans w tym sezonie? No myślę, że tak. Mamy kamienną górę u siebie, byśmy wygrali z nimi, to zostały nam 3 punkty i będziemy gdzieś liczyć, że Kamienna się potknie. Liczymy, że może to zrobi z Wojtyszowym, może w Lubawce, albo gdzieś po drodze straci punkty i zdobędziemy ten awans. Dziękuję. Dziękuję.